Zobaczmy, czy auto stoi po nocy w tej nieciekawej okolicy. O, właśnie takie rzeczy się dzieją. Ale nasza furka jest tu. Jakieś gniecenia, rysy, przebite opony. Coś nowego, Kasia? A, jest ok. A martwiłem się o auto, bo wszędzie są takie tabliczki, że nie odpowiadają za uszkodzenia aut. I wszędzie na parkingu są uszkodzone auta. I w ogóle jeździmy Mitsubishi Outlander Sport. Chyba pierwszy raz jeżdżę SUV-em. Jeździ się spoko, ma tempomat, klima podstawowe, raczej wyposażenie. Mocy nie ma jakiejś wielkiej, ale niepotrzebna mi wielka moc. Troszkę geometria lusterek mi nie pasuje. Jakoś, nie wiem, próbowałem już to lewe, próbowałem już ustawić tyle razy i jakoś coś mi w nim nie pasuje. Ale poza tym musiałem się chwilę przyzwyczaić, ale jest ok. Jak już pewnie wiecie, jesteśmy w Los Angeles i to jest dzisiejszy nasz plan. Choć moim zdaniem, jeżeli nie idziecie do żadnego parku rozrywki, jeżeli nie idziecie do żadnego studia filmowego Universal i tak dalej, to Los Angeles można spokojnie pominąć. A my jesteśmy tu tylko dlatego, że po prostu można powiedzieć, że mieliśmy po drodze. A dlaczego tak uważam, to powiem później. Pierwszy nasz punkt, słynne Hollywood, kiedyś było Hollywoodland, land zlikwidowali, zostało Hollywood, napis już wygląda nieco inaczej niż ten oryginalny. A o tym, że Los Angeles nie jest za fajnym miastem do zwiedzania, niech świadczy choćby fakt, że ten oto napis na tej górze to jedna z jego największych atrakcji. Zastanawia mnie, dlaczego na świecie potrafią być tak fajne place zabaw i nawet u nas w latach 90. były bardzo zróżnicowane, czy na początku 2000. A teraz wszystko jest na jedno kopyto, jakby to robiła jedna jakaś firma, szwagier kogoś tam. Drugi nasz punkt z pięciu w LA to grafit obserwatorium, coś takiego. Nie będziemy wchodzić do samego obserwatorium, po prostu jest położone na wzniesieniu, z którego ładnie widać downtown. Napis Hollywood widać ze sporej części miasta. Dotarliśmy na szczyt. Jak widać, piknikowa atmosfera. Tutaj można też wjechać, ale parking kosztuje oczy z głowy, nie wiem, z $15-20. Więc lepiej sobie wejść dla zdrowia. Now let me welcome everybody to the Wild Wild West. A state that's untouchable like Elliot Ness. The track hits your eardrum like a slug to your chest. Like a vest for your Jimmy in the city of sex. We in that sunshine state where the bomb ass him be. The state where you never find a dance floor empty and pimp speed. On a mission for them greens. Lean, mean, money making machines serving fiends. I've been in the game for 10 years making rap tunes. Ever since honeys was wearing Sassoon. Now it's 95 and they clock me. Los Angeles pozazdrościło Międzyzdroją, ale ich gwiazd, i mają swoją tu w Hollywood, na którą właśnie idziemy. Ale co ciekawe, nie wszyscy aktorzy chcieli mieć swoją gwiazdę, na przykład Robert De Niro czy Al Pacino. I drugie co ciekawe, to jeszcze nie do niedawna cała ta okolica była pełna bezdomnych, ich obozów, smród, brud. No nie wyglądało to za ciekawie, ale z tego co czytałem na słupie, to wprowadzono jakieś prawo, które dało tym bezdomnym jakiś tam czas, żeby się stąd wynieść, przenieść gdzie indziej. A jeśli nie, to chyba siłą służby uprzątały ich
dobytek. No pewnie ma to na celu poprawę wizerunku wśród turystów przez miasto. Kośne skrzyżowanie. Nie wiem, czy nie po raz pierwszy. No cóż, przeszliśmy się ze 2-3 kilometry. Dotarliśmy do Dolby Theatre, w którym odbywają się Oscary. Są rozdawane Oscary. Szału nie ma, są bezdomni, może nie ma koczowiska, ale gdzieś tam leżą. Śmierdzi moczem, dużo szajsu sprzedawanego, typu magnesy. No nie, nie moje klimaty. Dokładnie tu są Oscary, po tych słynnych schodach, gdzie ludzie jak mrówek. No i tu oczywiście sobie można wejść pozwiedzać za drobną opłatą. Przez ostatnie 3 dni jedliśmy zazwyczaj dopiero wieczorem. Po zakwaterowaniu w motelu, bo tak było nam wygodniej, zwiedzając parki narodowe, żeby już nigdzie po drodze nie szukać żardzia. Ale mamy nakupione trochę żadań gotowych, a nie mamy teraz śniadania, więc... A mamy mikrofale w motelu, więc... A że dzisiaj miasto, więc... Więc dzisiaj dla odmiany wleciał kurczak z jakiejś sieciówki Chick-fil-A, czy jakoś tak. A nas czas goni, mamy opóźnienie. Beverly Hills, co to jest? Z czym się wam kojarzy? Oczywiście z serialem młodzieżowym Beverly Hills 90210. Co to jest to 90210? To kod pocztowy Beverly Hills. Dzielnica ludzi bogatych, krótko mówiąc. Jest tu taki tłok i tyle aut, że idziemy tylko zerknąć na znak, bo stoimy nielegalnie bez wykupionego parkometru. I spadamy stąd, bo tu nie ma co, nie ma to tamto, no co, nie będziemy oglądać chałup ludzi, aktorów i innych tego typu. Nie można parkować, ale tylko w określonych godzinach. I proszę Państwa, zaoszczędzone jakieś 10, może 20 dolarów, bo mieliśmy jechać na parking tuż przy plaży. A tu wiewiór już grzebie w śmieciach. Chodź tu. Chodź tu. Co się dzieje? Co tu robisz? Co? Ogólnie parkingi kosztują tak 1-2 dolary za godzinę, ale są też ulice, gdzie jest za darmo. Jak nie ma parkometru, to jest chyba za darmo. A tak wyglądają chyba domy niektórych ludzi w Kalifornii. Ogólnie bardzo dużo jest wraków na ulicy. No taki dom chyba ludzi. W sumie jakbym miał wybierać, też bym wolał mieszkać w starym aucie niż gdzieś w namiocie. Lepszy komfort. Dotarliśmy na najsłynniejszą plażę w LA, czyli Venice Beach. To tutaj jest mega deptak, to tutaj są siłownie, skateparki, wszystko na plaży, na deptaku mieszają się artyści miejscowi, sprzedawcy badziewia, bezdomni, turyści, prawdziwy misz masz. No i oczywiście mamy mega szeroką plażę, jak to przystało na metropolię nad oceanem. No i to nasze pierwsze spotkanie z oceanem spokojnym, z Pacyfikiem. Czy to nie ten gościu z Ice Tower? Jest ich tu trochę. Dlaczego uważam, że w LA nie ma co robić? Wiedziałem to już na etapie robienia planu. Po prostu mieliśmy to miasto po drodze. Ewentualnie San Diego, ale trochę to było też nie w smak i też tam niewiele jest do roboty. Najciekawsze z tych miast po tej stronie, w tym rejonie byłoby San Francisco, ale to znowu nie było po naszej trasie.
Po prostu Los Angeles to jest ogromna metropolia nad oceanem i to wszystko, tyle, nic więcej. Zupełnie niedostosowana do ruchu rowerowego, do ruchu pieszego, zresztą odległości są tak duże, że trzeba je pokonywać autem. Dzisiaj 5 km jechaliśmy 20 minut, 15 km jechaliśmy ponad 40 minut. No i jest to miasto bez tożsamości. Mieszkańcy tutaj nie powiedzą wam, że są z Los Angeles. Oni wam powiedzą, że są z West Side albo z Venice, czyli po prostu z dzielnicy, która wchodzi w skład tej wielkiej metropolii. No nie, nie. Jestem na nie, 3 razy nie. Dziękuję, byłem. Wystarczy mi. Jak mówiłem, jeżeli macie ochotę iść do jakichś parków rozrywki lub do tych studii filmowych, to okej. Ale poza tym to nie ma co tu robić i zaraz my też stąd spadamy nawet nad ocean. Pójdziemy sobie w bardziej ustronne miejsce przy naszym dzisiejszym noclegu. Opasmowa autostrada zakorkowana, godzina 16:26, Los Angeles, 17 minut na czerwono na nawigacji, ale się jedzie, tylko tak jak teraz, nie jest źle nawet. Lewy pas na autostradzie oddzielony dwoma ciągłymi liniami, tak jak tu pisze, 2+, jeżeli w aucie są dwie lub więcej osób, mogą jechać tym pasem, teoretycznie. Jeżeli ktoś jedzie sam, to powinien jechać pozostałymi. Korek, 5 pasów, korek! Dziewiętnasta, ciemnawo. By dostać się z tego LA to naprawdę katorga. Jak w domu robiłem plan, to dojazd tu mi wychodził godzina chyba 45 czy godzina 50. Natomiast jechaliśmy ponad 3 godziny. I nie z powodu wypadku czy czegoś takiego. Pięciopasmowa autostrada była po prostu, był taki ruch, że była zablokowana. Po prostu cały czas ktoś zjeżdżał i wjeżdżał i jechało się tam zamiast 65 to 20, w porywach do 30. Ciekawe doświadczenie i ciekawe doświadczenie jeździć też po 7-pasmowej autostradzie, choć to głównie w miastach, tam gdzie jest dużo zjazdów i itp. A my jedziemy na kolację nad ocean i nie ukrywam, że myślałem o kąpieli, ale nie wiem jaka jest woda, no to jest pytanie. Nie ma basenu w tym hotelu i dość ładny motel. Jeszcze są surferzy. Mega fale. I taka kamienista ta plaża. Z plusów udało mi się wykąpać. Nie dość, że pierwszy raz widziałem ocean spokojny, Pacyfik, to udało mi się w nim wykąpać, choć już było ciemno i to plaża bardziej dla surferów. To na szybkości wskoczyłem, woda cieplutka, fale super. Szkoda, że chociaż godzinę wcześniej nie byliśmy, to bym się dłużej popluskał. Z minusów, plaża kamienista i fale sięgają aż do klifu. Nie ma za bardzo gdzie usiąść, więc nic z naszej kolacji. No i już słońce zaszło. Zdążyliśmy akurat na zachód słońca, więc zjemy w motelu. A śpimy dzisiaj w Rodeway Inn. Nie był wcale taki tani, ale zależało mi, żeby był już blisko San Diego i żeby był nad oceanem. Podróżując z małymi plecakami na tak długi okres, jak jest ponad 2 tygodnie, przychodzi taki moment, że trzeba zrobić pranie, bo nie mamy aż tyle ciuchów, żeby co dzień przez 2 tygodnie mieć coś świeżego, więc w połowie robimy pranie i tak to zaplanowałem, że mamy pralnię w motelu. Jest nawet proszek Oxy.
Automat kosztuje 3 dolary. Niestety trzeba wrzucać w ćwiartkach. Na szczęście pan mi rozmienił. 3 dolary kosztuje pranie i 3 dolary kosztuje suszenie. Człowieku, tu by jeszcze weszło. Co to całe się wrzuca? Tak. Na pewno? Tak, to się rozpuszcza w tym. Czekaj, 30 minut. Mamy tak. Bajgla serowego na kolację. To zostawiamy na kiedy indziej. Oliweczka, salami, ser, rodzynki w czekoladzie. Do tego ostry ogórek, pikiel. I do tego browarek. To nasza kolacja po ciężkim dniu w Los Angeles. Muszę przyznać, że jest to dość dobry standard. Wszystko jest mikrofala, wszystko bardzo fajne, ładne, jest pralnia. Nawet łazienka odstaje tak pozytywnie. Ach, pachnące. I tyle po robocie. Suszenie trwa 45 minut. No i cóż, Los Angeles okazało się takie, jakie się spodziewałem już na etapie układania planu, czyli no nie ma za bardzo co w nim robić, jeżeli nie idziemy do parków tematycznych. Do Nowego Jorku na pewno nie ma nawet podjazdu to miasto, a w ogóle poruszanie się po nim to była katorga. Katorga, już mnie tak kolano bolało w drodze powrotnej od hamowania i wciskania gazu. Ale ten pas dla dwóch i więcej osób naprawdę bardzo fajny, bo z 30-40 km nim cisnąłem i fajnie, bo nie musisz się już wtedy martwić, zmieniać pasów. Po prostu sobie jedziesz, jest luz, więc naprawdę spoko. No cóż, pranie, suszenie się kończy, my już relaksujemy się, oglądamy sobie meczek baseballowy. I tyle, żegnam się z wami do jutra, a jutro znowu miasto, ale jakie?